Przejście. Dobra, ja tylko chciałem zajrzeć. Dobrze. Tutaj pozostawiamy przejście. Biedna Śnieżka, świnie Boże, tak się dziecka los odmienił.
ojciec wziął macochę. Obyż nigdy się nie żeni. Piękno oka, druga macha, zamiast serca głaz lodowy, a śnieżynka, drugi szarcza, drugi strucie. Jaka śliczna buzia, szlachetne znikliwie. Dziewczę rumiane różą łabędzią szyję, włosy falą łagodną na ramiona padły. Królewicz na przemian, drżący i podlany, jakby uczuciem silnym, sercem swym wzburzony, czyżby ujrzał śnieżce obraz przyszłej żony? Poszturkuje, nie da chwili do wytchnienia. Ciężkie życie ma sierotka. Może los się zmieni jeszcze. Może ktoś pocieszy to samotne, biedne dziewczę. Oj, bajarka coś przeczuwa. Jakieś zmiany w życiu Śnieżki. Nim się one jedną. Pana co u Śnieżki zdrowa, chora, do śniadania. Racja twarzy, więc do rzeczy. Co u ślicznej ciny, pani Jemki? Płynął czas, lata mijały, Śnieżka rozwój piękniała. Spójrzmy na szybszego piękno. Widzę Śnieżka sprzątność raz mówi. Jako piękna, jak wiosna, a macocha już zazdrosna. Zdrębne głupie dziewczynisko, jej dorosłość już tak blisko. Zamiast nędznic pracy ciężkiej, rysy twarzy wciąż piękniejsze. Lustro! Mów, czy swą urodą wciąż przewyższał Śnieżkę młodą? Piękna niby zorza, lecz piękniejsza Śnieżka może. O, żyj Śnieżko! Moje moce wnet pogrążą cię w otchłanie. Serca twego krew wytoczę. Gdzie myśliwy? Jestem pani. Więc rozkazu mego słuchaj. Weźmiesz Śnieżkę dziś do lasu i w odstępach bez hałasu, tam gdzie ciemna gęstwa głucha, nie śpiewasz. Czy mnie słuchasz? Wiesz pani. Do zgadania. Jeśli życie jest ci miłe, słuchaj i ci już co każę. Pani, wolę sam tu zginąć, jeśli krzywdę zrobić Śnieżce. Zrobisz. A na dowód swego czynu serce jej mi dasz, bo jeszcze sił mi starczy, by rodzinę twą na głos skazać po niewierce. Więc pamiętaj, przynieś serce. Ja nieszczęsny, cóż mi czynić? Co mi bliższe? Los rodziny czy życie małej Śnieżki? Mam mordercą być, niebiosa. Czym te dziecko zawiniło? Świeża niczym ranna rosa. Słodka niczym pierwsza miłość. Mam posłusznym być i grzesznym. Nie, lecz przecież dzieci moje, czyż
Bud ma być ich końcem, nieba myśli swych się boję. Milknij serce, jestem ojcem, muszę chronić dziecię, żonę. Rozkaz przyjdzie mi wypełnić, niech to będzie już skończone. O myśliwy, jakie straszne masz zadanie. Czy zabijesz słodką Śnieżkę? Nie rób tego! Może wkrótce się okaże, że ktoś przyjdzie się ci pomóc. Sieć pajęcza już na wszystkich prawie sprzętach. Hej, pomóż
Pomóżcie mi, zwierzęta, zakrzątniemy się tu szwabą. Między pracą i zabawą dalszy domek od czystości. A mieszkańcy, gdy powrócą, nie poznają swoich głości. Jestem sama, nie mam domu. To
nikomu nie zawadzę. Biedna, biedna, całkiem sama. To misielka, takie gwarę. Możesz zostać w naszym domu. Nie przeszkadzasz nam tu wcale. Zaraz, zaraz, to za bzdury. Ty jak zwykle jest ponury. To racja, to racja. Obyczajność prosta. Każe zaprosić cię do tego domostwa. Dość na dzisiaj, już wystarczy pustych.
baśni. Krasnoludki, kto to słyszałby się walić wobec baśni? Wstyd do prawdy. A mi proszę, bądźcie ciszy, dziać kalotę, zabrać młotki, bokany i opuścić prowizję. Co? Bywaj, Śnieżko. Zostań w domu, do kopalni czas nam ruszać. Nie otwierajże nikomu, a tym bardziej tu nie wpuszczaj. Przy krojeniu bądź ostrożna, albo lepiej, nie krój wcale. Bardzo się skaleczyć można, to boli niebywale. Ubierz tamten ciepły swetr, żeby się nie przeziębił. A psie! Będzie lepiej, żebyś dwa swetry włożyła. Uważaj też na palenisko. Niebezpieczny bywa ogień, więc szukaj nie jest tu blisko. Bądź uważna i zostań w głowie. I pod nogi patrz uważnie, wiem coś o tym, więc cię uczę. Kto nie patrzy, to upadnie i paskudnie się popłucze. Pół godzina przy strugi, na uwagi Boże drogi. To dorosła panna prawie, a nie dziecko przy zabawie. Czuję, że ktoś zaraz zaś i spać będzie do nocy. Ja tego chciałem, nie rozmawiaj mi kimowcy. Ona.
tym jadowitym przez Filip ta trupa odeszła na zawsze. Thank you.
obradami, tak? Dziękowa do Mikołaja. Witamy Cię, święty Mikołaju. Powiedz nam, Mikołaju, skąd do nas przyjechałeś? Ja przyjechałem z dalekiej Laponii. Witam Was wszystkie dzieci. Słuchajcie, jeszcze raz brawa do Mikołaja, skoro on tak daleko przyjechał, to musimy go gorąco przyjąć. Mikołaju, słuchaj, a co Ty tutaj dla nas masz? Powiedz. Ja dla wszystkich dzieci mam prezent i każde dziecko będzie do mnie podchodziło i mówiło swoje imię i każde z dzieci dostanie prezent od Mikołaja. Słuchajcie, Mikołaj ma dla wszystkich dzieci prezenty i teraz musimy je od niego odebrać, czyli po kolei podchodzić do Mikołaja, chwilę z nim porozmawiać i na pewno każde dziecko coś od Mikołaja dostanie, słuchajcie. Oh.
następnego roku! Do zobaczenia, tak! Do następnego roku, papa! Papa, dzieciaki! Papa! A teraz ogłaszam króciutko przerwę. Chodźcie do mamy. Muszę odwrócić, muszę podwrócić, bardzo.
się i pękowy dzień. Patrzyłem na nas, przekręcam klucz i wkrótce biegnę leśny na każdy cud. Tam na peronie codzienny kwach, a z nieba ciupie zleje się lipcowy szach. Pospieszny pociąg, pusty dzień, na ciebie wkrótce zabierze mnie. Tym lecą pieniądze, się serce na cudzie. Pospieszny pociąg, pusty dzień, pospieszny pociąg.
Teraz przekażą dalej członkom zespołu. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy również panu profesorowi Majewskiemu za to, że zawsze wychodzi nam naprzeciw i przygotowuje bardzo ciekawe spotkanie noworoczne. Serdecznie dziękuję. Ja to właśnie nie mam.